Zamek Grodziec. 9 wieków tajemnic. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pozdrawiam z Zamku Grodziec. Za moimi plecami dzieją się prace eksploracyjne w studni zamkowej. Studni, która jest owiana mnóstwem legend, mnóstwem tajemnic. Staramy się te legendy potwierdzić albo może zaprzeczyć niektórym. Natomiast dochodzimy do takiego momentu, który jest szczególnie ciekawy, dlatego że po wejściu kilka metrów w głąb podłoża studni zaczynają wychodzić prawdziwe skarby. Skarby architektoniczne. Zresztą sami zobaczcie jakie. Łukasz Orlicki o tym zaraz Państwu opowie. Zapraszam. To już nasza kolejna wizyta tutaj w Zamku Grodziec. Celem dzisiaj jest przejście kolejnego metra właściwie tutaj zasypu. Mamy wydobycie fragmentów kolumny Ephharda, którą widzieliśmy wcześniej na pojeździe podwodnym, który wpuściliśmy tutaj do studni. I już wiemy, że tych kolumn może być więcej. Także ten nasz kolejny dzień na pewno przyniesie bardzo, bardzo ciekawe wyniki. No i to jest plon tego właściwie naszego praktycznie jednego całego dnia od samego rana. Udało się tutaj wyciągnąć nadspodziewaną ilość fragmentów kolumn Ephharda, bo tak już je możemy nazywać, tych, które tutaj znajdowały się, podpierały ten dach studni przed wojną. Ale mamy je tutaj powiedzmy widoczne na dokumentacji projektowej, ale również są oczywiście zdjęcia przedwojenne, które pokazywały jak ta studnia wyglądała. No niesamowicie pięknie wykonane kolumny. Zagadka, gdzie one zniknęły po wojnie, wyjaśniła się, bo znalazły się w studni. I w tej chwili możemy powiedzieć, że już jest ich praktycznie, może jeszcze nie komplet. Musimy tak naprawdę to sobie zinwentaryzować, ale na pewno fragmenty czterech kolumn już tu się znajdują. Na jednej z nich, odnalezionej podczas naszej poprzedniej wizyty, był widać podpis Gmerek właśnie Bodo Ephharda, architekta niemieckiego. Na tych już oczywiście go nie ma, ale znaleźliśmy na jednym kamieniu. To później go zaraz pokażemy. Natomiast widać już ewidentnie po prostu tutaj bogato wykonane te kolumny, takie charakterystyczne, po prostu widoczne zarówno na dokumentacji projektowej, jak i na zdjęciach. Tu widać, jak one były wpuszczone. Prawdopodobnie to jest akurat chyba górna część, czyli ta, która dotykała daszka. Mamy tutaj na jednej z nich napisy, które się zachowały po rosyjsku. No przedwojennych nie ma, Niemcy jednak nie wykonywali takich napisów na tych kolumnach, a tu jakiś Rosjanin wykonał. W tej chwili ten napis troszeczkę nam się chyba tu zakrył. Jest też data, 48 rok, 30 stycznia, widoczna na jednej z tych właśnie kolumn. Kiedy one trafiły do środka, to nadal jest to zagadka. Z pewnością, może nie z pewnością, ale wydaje nam się, że to jest jakieś lata 50., może 60., kiedy one tutaj do środka zostały wrzucone. W jakim celu i dlaczego, tego nie wiemy. Mamy ciekawą taką tablicę niemiecką, która też prawdopodobnie oznacza, że przejście dalsze jest zabronione. Przynajmniej tak na tyle nam się udało z niej tutaj odcyfrować, a to jeszcze będziemy sprawdzać. No i różnego rodzaju elementy. Tutaj akurat składujemy te kolumny, ale zaraz jeszcze pokażemy jakieś inne efekty, bo też mamy coś tak za bardzo, bardzo zagadkowego. A tu mamy taką wielką ciekawostkę, która sprawiła nam dużo problemu, bo jest to ważąca całkiem sporo, jakiegoś rodzaju kołowrót. Tak przynajmniej go oceniamy. Jest on ciężki. Wydaje się, że nawet za duży na tą studnię, ale oczywiście nic nie jest wykluczone. Jego nie ma w ogóle na żadnych zdjęciach przedwojennych, nie ma go w żadnej dokumentacji projektowej Bodo Ephharda. Skąd się wziął w tej studni? Czy pochodzi z innej części zamku, czy nie? No ciekawostka jest taka, że on ma tutaj ten system zębatek, które powodują, że on służył zarówno do opuszczania dużych ciężarów, jak i do ich wyciągania. Także jakiegoś rodzaju winda. A do czego tutaj przy tej studni taka winda? Być może niżej dowiemy się, do czego mógł służyć.
Zamek Grodziec. 9 wieków tajemnic.